Kochani, chcę dzisiaj mówić o posłuszeństwie, o kulturze posłuszeństwa. Super rzeczy doświadczamy, super się nazywamy, super mamy definicję, ale czas pójść troszeczkę wyżej. Każdy kościół jest w stanie stworzyć własną religię i ja modlę się, aby u nas nie powstała nasza własna religia. Doświadczaliśmy na konferencji, co to znaczy wypowiadać pobożne proroctwa i chciałabym, żeby u nas takie rzeczy miejsca nie miały. Musimy się realnie oceniać, realnie patrzeć na siebie i troszkę dzisiaj wam rzucę wyzwań. Nie musimy czekać na ciosy od życia, aby rozpocząć życie w posłuszeństwie. Zgadzacie się? Jest to temat w ogóle bardzo niepopularny. Są takie pewne tematy w Kościele, które są tematami niepopularnymi i temat posłuszeństwa jest tematem niepopularnym. Bóg dzisiaj jest w większości rzeczy wkręcony w jakieś takie dziwne akcje, a tak naprawdę Jego w tym nie ma. Przeczytajmy sobie Ewangelię Marka 7:25-30. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta była Greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wypędził demona z jej córki. Ale on rzekł do niej, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając, rzekła do niego, tak jest, panie. Wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzekł do niej, dlatego słowa, idź, demon wyszedł z córki twojej. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Ta kobieta zamanifestowała postawę poddania. Ona zamanifestowała postawę poddania. W momencie jej poddania i jej posłuszeństwa demon opuścił córkę. W momencie jej poddania i jej posłuszeństwa demon opuścił córkę. W momencie twojego poddania i twojego posłuszeństwa każdy demon musi opuścić twoje życie. Powiedz, kiedy się poddaję i kiedy jestem posłuszny, każdy demon musi opuścić moje życie. Czy ludzie tego doświadczają? Nie. Dlaczego? Bo są nieposłuszni. Wiara jej była ściśle związana z tym, że wiedziała, komu padła do nóg. Ona wiedziała, że padła do nóg Mesjaszowi. I teraz wam chcę coś powiedzieć z mojego prywatnego życia. Kiedy byłam młodym w wierze człowiekiem i jako nowonarodzony człowiek decyduję się, że przebaczam Arturowi, ale moja dusza absolutnie nie jest gotowa na to, żeby pozaglądać w jakieś takie trudne miejsca. I jako młody człowiek w wierze spotykam na swojej drodze apostoła i idę do niego na duszpasterską rozmowę. Siadam koło niego na krzesełku w kościele i opowiadam do niego pewną sytuację, że nie wiem, jak sobie poradzę z taką, a z taką rzeczą. A on się tak na mnie popatrzył i mówi do mnie, widzisz tam tą kobietę? Ja mówię tak. A tą kobietę widzisz? Ja mówię tak. A tą kobietę widzisz? Ja mówię tak. On do mnie mówi, mieliśmy kiedyś orgię. A widzisz tą kobietę? Tak, ona jest moją żoną. I powiedział do mnie, masz Jezusa? Ja mówię, mam. To idź i żyj. I chcę ci powiedzieć ważną rzecz. On jako niebiański posłaniec, wypowiadając te słowa, poniżył mój problem. Poniżył mój problem i przyprowadził mnie w myślach moich pod nogi Mesjasza, żebym wiedziała, że ten Chrystus, którego przyjęłam do swojego życia, to nie jest popierdółka. Że ten Chrystus, którego przyjęłam do swojego życia, to na Jego imię musi paść każde kolano. Rozumiecie? Ona wiedziała, do czyich nóg padła. I moje spotkanie z tym człowiekiem
spowodowało to, że w moim umyśle została potężna informacja. Ja przychodzę do Niego z danym problemem, a On do mnie mówi, masz Jezusa? Ja mówię, mam. To idź i żyj. Masz Jezusa? To idź i żyj. Dzisiaj w Kościele jest masa rzucanych ludziom kół ratunkowych. To nie działa, to zróbmy to. To nie działa, to zróbmy to. W niektórych przypadkach tak trzeba, ale generalnie my musimy wierzyć w Jezusa takim, jakim On jest. Amen. Ona uwierzyła, że padła do nóg Mesjaszowi. W momencie jej poddania i posłuszeństwa demon opuścił życie jej córki. Więc nie ma takiej opcji, że kiedy człowiek poddaje swoje życie Bogu, że kiedy człowiek posłuszny jest prawdą Bożym, nie odejdzie z twojego życia jakiś demon. To jest fikcja, kochani. Tylko po prostu trzeba te rzeczy nazwać po imieniu. Trzeba je nazwać jak nieposłuszeństwem. Nie dorabiać do tego filozofii, tylko nazwać problem problemem. Po prostu jestem nieposłuszny. Po prostu jestem nieposłuszna. Mam własną koncepcję na różne rzeczy. Mam własny sposób myślenia. Nie poddam się, bo nie mogę. Nie poddam się, bo nie wiem dlaczego. Życie wielu chrześcijan prezentuje dzisiaj takie życie zbitych psów. Zbitych psów. Dlatego, że nie zdecydowali się w swoim życiu na radykalne posłuszeństwo. Zadaj sobie to pytanie dzisiaj podczas tego głoszenia. Czy przyjmując Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, czy zdecydowałeś się na radykalne posłuszeństwo wobec prawd Bożych? Zadaj sobie to pytanie. Posłuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważny temat. Uważam, że wiele problemów, które są w Kościele, wiele problemów, które są w życiu ludzi, jest związane z brakiem posłuszeństwa. Z brakiem posłuszeństwa. Ale nowożytne chrześcijaństwo będzie różne problemy nazywało w sposób inny. W sposób inny. Ale to słowo nam pokazało, że ona kiedy poddała swoje życie, kiedy zdecydowała się na posłuszeństwo, demon opuścił jej córkę. Demon opuścił jej córkę. Ewangelia Marka 7, 21-22. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzież, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Niepoddane serce Bogu to siedlisko zła. Cokolwiek nie poddajesz w swoim życiu Bogu, staje się siedliskiem zła. Amen. No amen. Cokolwiek nie poddajesz w swoim życiu Bogu, staje się siedliskiem zła. Dlatego mówię, to są niepopularne rzeczy, to są klasyczne rzeczy, to są fundamentalne nasze nauczania. Posłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Przeczytajmy to sobie jeszcze raz. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzież, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. A więc wtedy, kiedy ty nie poddajesz swojego serca, to tworzysz w sobie środowisko dla diabła. Tworzysz w sobie środowisko dla diabła. Posłuchajcie, Bogu nie zależy na tym, ile informacji przyjmiemy na Jego temat. Ale czy zechcesz być posłuszny temu, co wiesz? Czy zechcesz być posłuszny temu, co wiesz? Czy zechcesz być posłuszny temu, co wiesz? To nie jest kwestia przyjęcia ogromnych informacji i niepraktykowania wiedzy. Czy zechcesz być posłuszny dzisiaj temu, co wiesz? Bóg mówi, posłuszeństwa chcę, nie ofiary. Posłuszeństwa, twojego osobistego posłuszeństwa. Jeśli nigdy
nie zdecydowałeś po swoim nowym narodzeniu, że chcesz być człowiekiem posłusznym i że chcesz, aby była to twoja osobista decyzja, to dzisiaj się tak pomódl. To pomódl się tak dzisiaj dla swojego dobra. Dla swojego dobra, a tym samym dla dobra Kościoła, dla dobra wspólnoty, dla dobra innych ludzi. Bo jeśli nie będziesz posłusznym człowiekiem, to jak chcesz iść w tym życiu z Bogiem? Jak? Jeśli nie będziesz człowiekiem posłusznym. Można być odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, ale kiedy nie poddaje się Bogu w jakiejś dziedzinie, to ta dziedzina jest z gruntu otwarta na siły demoniczne. Zobaczcie. Tylko i wyłącznie to, że jesteśmy nieposłusznymi ludźmi, powoduje to, że różne dziedziny w naszym życiu otwarte są na siły demoniczne. Tylko i wyłącznie to, że decydujesz się w swoim życiu, aby mieć własne zdanie, nie takie jak Bóg, ale własne zdanie, otwierasz swoje życie na siły demoniczne. A potem są do tego dorabiane różne rzeczy, bo ja mam tak, bo ja mam tak. Ile chodzisz z Bogiem? 15 lat i masz tak? Na kolana dzisiaj i przeproś Boga za nieposłuszeństwo. Powiedz, zmiłuj się nade mną, bo jestem nieposłuszny. Zmiłuj się nade mną. Tak wielce w Kościele jest wypaczony dzisiaj obraz Boga, co dzisiaj Artur czytał na początku. Gdzie przyprowadzamy ludzi w szeroko pojętym kościele, przyprowadza się ludzi do Jezusa, tylko pytanie przez jakie drzwi? Przez które drzwi? Przez legalne, którym jest Jezus? Przez legalne, który jest, nazywa się pokuta? Krew? Czy tak naprawdę mówimy, przyjdź do Jezusa, przyjdź do kościoła, życie ci się polepszy. Potem ludzie przychodzą do kościoła, 5 lat są w kościele, mówią, jakoś miało być inaczej. Ja mówię, ale jak miało być? No powiedzieli mi, że będzie fajnie. Ja mówię, w kościele, w chrześcijaństwie, że będzie fajnie. Nie ma fajnie w chrześcijaństwie. Bóg nie jest fajny. Rozumiecie? Chodzi o to, żebyście złapali przesłanie. Ludzie bagatelizują temat poddania, mówiąc, to nie jest ważne. Bagatelizuje się temat poddania, bagatelizuje się temat posłuszeństwa, bo są inne, ważniejsze rzeczy. Co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? Wszystko to, co nie jest poddane w twoim życiu, wcześniej czy później, musi się pojawić zło, ponieważ rzeczywistość nie lubi próżni. Wiecie, kiedy ja sobie analizuję życie nasze, od jakiego momentu z Bogiem żeśmy zaczęli, od którego momentu żeśmy startowali, to startowaliśmy od tematu posłuszeństwa. Od tematu posłuszeństwa. Od tematu posłuszeństwa. Bez względu na wszystko będziemy posłuszni Twoim prawdom. Czy to jest łatwa droga? Nie. Ale mi tak nie była głoszona Ewangelia. Mi nie była głoszona Ewangelia w taki sposób, że ja oddam swoje życie Bogu i ja w ogóle wiecie. I następnego dnia, nie wiem, przyjdzie do mnie burmistrz Nasielska i wręczy mi pęk róż. Ja oddałam w ogóle swoje życie Bogu i to, co się wydarzyło, to się wydarzyło coś pięknego w moim wnętrzu, ale okoliczności w moim życiu były dramatyczne. Dramatyczne. Artur w więzieniu, mój tata w więzieniu i 2 moich szwagrów w więzieniu. A ja 2 razy w tygodniu podpisuję dozór policyjny. Ale mi nikt nie powiedział fałszywej Ewangelii. Ezechiel 11:19. Wtedy ja dam wam nowe serce i nowego ducha. Włożę do ich wnętrza i usunę z ich ciała serce kamienne, i dam im serce mięsiste. Jeszcze raz, Ezechiel 11:19. Wtedy ja dam im nowe serce, nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. To słowo mówi, kochani, o tym, że dostaliśmy nowe serce. Zatem czemu tak trudno jest być posłusznym? Ponieważ posłuszeństwo to jest decyzja. O posłuszeństwie decydujesz ty. Tego się nie wypija z mlekiem matki, tego się nie bierze od ludzi poprzez nałożenie rąk. To jest twoja osobista decyzja. Kiedy czytasz Biblię, kiedy dochodzisz do pewnych rzeczy, musisz sam
zdecydować, że chcesz być posłusznym człowiekiem. Że chcesz być posłusznym człowiekiem. Naprawdę jest dzisiaj w wielu przypadkach pokazany fałszywy obraz Boga. Po prostu fałszywy. I ludzie żyją w takich właśnie mrzonkach. Czemu mi nie idzie tyle lat? Bo jesteś nieposłuszny, to ci nie idzie. Jesteś nieposłuszny. To ci nie idzie. A dlaczego ma ci iść? A dlaczego ma ci iść, jak tak naprawdę w realu masz wywalone na Boże prawdy? Nie fajnie, co? W realu robisz tak. Na Boże prawdy. Masz własne zdanie. Masz własny koncept. Ale chciałbyś, wiesz co? Rządź błogosławieństwo. Chciałoby się dobrych rzeczy. Ale nieposłuszeństwo przeszkadza. Izajasz 1:19-20. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. No wyrwać najlepiej tą kartkę. Jeżeli zechcecie być posłuszni, prorok to mówi, prorok Izajasz, wyrwij mi kartkę, zabijmy proroka. Chcemy być prorokami? No chcemy, przecież widzę, że chcecie. Tylko pytanie, kto będzie stawał w ortodoksyjnych prawdach Bożych? Chcecie być prorokami, tak? Chcemy być prorokami Pana. Chcemy być prorokami Pana. To jak chcecie być prorokami Pana, to należy stawać w ortodoksyjnych prawdach Bożych wpierw do swojego życia. Izajasz 1:19-20. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre. Bo usta Pana tak powiedziały. Okropne słowo. Czy to Pan nas pożre? Nie. Pan nie pożera. Pan nas nie pożre. To diabeł przychodzi do życia człowieka. Kiedy człowiek jest nieposłuszny, to po prostu diabeł przychodzi do życia człowieka. I teraz zobaczcie. Człowiek cały czas, nie chcąc być posłusznym, mówi często takie słowa. No ale wiesz, teraz jest na przykład czas łaski, nie? Teraz jest czas łaski i w ogóle teraz Pan już tak inaczej działa. Nie, Pan działa od wieków tak samo. Od wieków tak samo. Kiedy ludzie są nieposłuszni, to w sposób naturalny otwierają się na siły demoniczne. Jeżeli zechcecie być posłuszni, czy zechcesz być posłuszny? Czy Pan pomaga być posłusznym? Nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, jak się przyglądam wielu modlitwom, to ja nie wiem, czy to tak działa. To jest osobista decyzja. Panie, pomóż mi być posłusznym. Ty zdecyduj dzisiaj. Na zimnego indyka. Jesteśmy ruchem apostolsko-proroczym. Żeby nieść, kochani, przebudzenie, to my musimy być silni fizycznie, psychicznie. Nie wystarczy tylko powiedzieć fajną definicję. Musimy być silni fizycznie i psychicznie. Czy zechcecie być posłuszni? Czy zechcesz być posłuszny? Zechcesz być posłuszny? Czy zechcesz być posłuszny? To jest twoja osobista decyzja i osobista tragedia, jeśli nie będziesz posłuszny. Osobista decyzja i osobista tragedia, jeśli nie będziesz człowiekiem posłusznym. Jeżeli zechcecie być posłuszni prowadzeniu Ducha Świętego, zasadom Bożym, wtedy będzie ci się powodziło i będziesz spożywał z dóbr ziemi. I teraz zobaczcie, jak bardzo ważny jest temat w ogóle bycia posłusznym. O jak różne rzeczy modlimy się. Chciałbym to, pomódźcie się o to, o nową pracę, o długie życie, o powodzenie, o dobrego męża, o dobrą żonę, o fajnych znajomych, o to, żeby to mi było przychylne, o to, żeby oni dobrze na mnie patrzyli. Czy zechcesz być mi posłuszny?
To jest to. Czy zechcesz mi być posłuszny? Porzucam wam troszkę wyzwań. Teoretycznie wszyscy jesteśmy ewangelistami, tak? W praktyce niewiele osób rusza tyłki, aby głosić Ewangelię. Teoretycznie wszyscy jesteśmy ewangelistami. W praktyce niewiele osób chce tak naprawdę realnie wziąć odpowiedzialność za temat ewangelizacji. Bez dorabiania do tego żadnych filozofii. Bez dorabiania filozofii. Teoretycznie jest pośród nas sporo apostołów. Tak? W praktyce kto weźmie miasto? Kto weźmie miasto? Teoretycznie jest nas sporo apostołów. Ale w praktyce kto weźmie miasto? Posłuchajcie, musimy zrobić ruch. Krok wyżej, krok do przodu, w wierze. Będzie bolało. Ale dzisiaj między innymi Artur modlił się, abyście wy jako prorocy, abyście wchodzili też w miejsca, których nie chcecie. Nie możemy się ruszyć, jeśli będziemy siedzieli wygodnie. Nie możemy poruszyć się dalej, jeśli będziemy siedzieli ciągle w tym samym miejscu. Teoretycznie jest sporo apostołów, ale w praktyce kto weźmie miasto? Kto weźmie miasto? I modlę się, niech to się w tobie kręci, niech to cię wierci. Niech to cię wierci. Kto weźmie odpowiedzialność za miasto? Kto weźmie odpowiedzialność za miasto? I nie trzeba się popłakać teraz, żeby być pobudzonym emocjonalnie. Nie o tym mówię. Niech was słowo przecina. Niech wierca się w was. Kto weźmie w praktyce realnie odpowiedzialność za miasto? Złożyliśmy w was duchowy potencjał. Złożyliśmy w was potężne słowo. Nie po to, aby siedzieć w miejscu. Amen? Amen. Amen. Idziemy dalej. Idziemy o krok do przodu. Dalej idziemy. Rozumiecie? Inaczej każdy kościół tworzy własną religię. Każdy kościół tworzy własną religię. Teoretycznie wielu chce być prorokami. Teoretycznie. Ale kto będzie stawał w ortodoksyjnych prawdach bożych? Nawet w naszym podwórku. Nawet w naszym podwórku. Teoretycznie dobrze się nazywać prorokiem, ale kiedy dostałam słowo, będziesz znakiem przeciwko wszelkiej religii. Przeciwko wszelkiej religii. Fajnie to wyglądało. Kościół mi bił brawo. Kiedy człowiek się o mnie modlił, Kościół mi bił brawo. Melodyjka fajna grała. Było świetnie. Było namaszczenie. Były emocje. Rozumiecie? Ale moją odpowiedzialnością jest być znakiem przeciwko religii, jakiej wszelkiej. Teoretycznie wszyscy mamy dostęp do darów Ducha Świętego. W praktyce niewielu korzysta. Tak jest. Teoretycznie wszyscy mamy dostęp do darów Ducha Świętego, ale w praktyce niewiele osób korzysta z tego. W praktyce niewielka ilość Kościoła porusza się w Bożej mocy. Naprawdę. To jest prawda. To jest prawda. W praktyce niewielka ilość Kościoła porusza się realnie w Bożej mocy. A więc, kochani, jest ogromna różnica między teorią a praktyką. A więc jest ogromna różnica między tym, że się mówi, że się jest posłusznym, a życie jednak leje bez litości. Jeżeli zechcecie być posłuszni, mistrzostwo Jezusa zbawił cię. Dał ci darmowy bilet do nieba. Masz darmowy bilet do nieba. A teraz, czy zechcesz być posłuszny?
I wy teraz wiecie w swoich sercach, że ja mówię prawdę. Ponieważ już nieraz w swoim życiu czułeś oddech diabła na swoich plecach z uwagi na brak posłuszeństwa. Amen. Amen. Jest wielokrotnie przeżywany dramat w życiu z uwagi na brak posłuszeństwa. Posłuchajcie. Bardzo dużo słowa uwolniliśmy już w naszej grupie. Bardzo. Bardzo dużo mocy, bardzo dużo namaszczenia, bardzo dużo osobistych proroctw. Czas zacząć być posłusznym temu. Amen? Czas zacząć być temu posłusznym. Uwolnić realne posłuszeństwo. Tak jak wstajesz na przykład rano, brzuszek cię ciśnie, idziesz na sedesik, robisz siusiu. Rozumiesz? Tak samo jest z byciem posłusznym temu, co zostało w tobie złożone. Zostało w tobie złożone jakieś słowo. Zostało w tobie złożone ziarno. Sam wielokrotnie podnosiłeś rękę i mówiłeś: amen, pójdę, zrobię. To będę ja. To ja będę. To ja będę. Nie na pewno to będę ja. To teraz jest czas na praktykę. To teraz jest czas na posłuszeństwo. Teraz jest czas na posłuszeństwo. Amen, kochani. Teraz jest czas na posłuszeństwo. To słowo, które mówi, jeśli zechcecie być posłusznymi, jest ogromnym problemem. Wiecie, lepiej by było, gdyby było taki jakiś nakaz, nie? W sensie, ale tutaj ci Bóg zostawił wolną wolę. Popatrz, to prawdziwy król, który nie chce niewolnika. On chce człowieka jakiego? Poddanego, ale z własnej nieprzymuszonej woli. Jeśli zechcecie. I wielu ludzi, dla wielu ludzi to słowo jest właśnie problemem, ponieważ masa chrześcijan zachowuje się jak w zoo. W zoo są klatki, w klatkach siedzą zwierzaki, a naokoło chodzi tam sobie jakiś gospodarz i kijem wali, żryć w ogóle przyniesie. I wielu ludzi w głowach swoich jest w tej mentalności. To jest właśnie religia. To jest właśnie religia. A Bóg jest Bogiem wolnych ludzi. Dał ci zbawienie, jesteś zbawionym człowiekiem, tak? I potem następne pytanie. Czy zechcesz być posłuszny? I on się nie drze w tym temacie. Nie drze się w tym temacie. Czy zechcesz mi być posłuszny? Czy zechcesz posłuszny być powołaniu swojemu? Czy zechcesz posłuszny być słowu, które do ciebie przychodzi? Czy zechcesz być temu posłuszny? Czy będziesz dorabiał do tego wszystkiego filozofię? Czy zechcesz być posłuszny? Posłuszeństwo to jest decyzja. Bóg nigdy nie złamał wolnej woli człowieka, więc tak naprawdę w temacie posłuszeństwa zostawił to tobie. To ty na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć. Mam to, co mam dzisiaj. Jestem w takim miejscu. Mam dostęp do wszystkiego. Mam dostęp do apostolskiej nauki. Tak? A powiedzmy, moje życie jest w takim miejscu. I sam na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć, z jakiego powodu jestem w takim miejscu. Demony mnie dojeżdżają. Nie, no czytaliśmy wcześniej, że kiedy człowiek się poddaje, kiedy człowiek decyduje się na posłuszeństwo, demon musi odejść. To są bardzo proste rozwiązania. Kiedy poddajemy swoje życie Bogu, kiedy decydujemy się na posłuszeństwo, to demon musi odejść. A więc, Panie Boże, no to czemu ja tak mam, jak mam? No, odpowiedz sobie sam i cichy głos w tobie powie, dlatego, że jesteś nieposłuszny. Po prostu jesteś nieposłuszny. Nie dorabiaj do tego filozofii. Nazwij problem problemem. Ale to oni, nie oni, to ty jesteś nieposłuszny. Nie jesteś tak naprawdę posłuszny moim prawdom. Pytanie dzisiaj do ciebie. Czy chcesz,
wyrobić w sobie kulturę posłuszeństwa. Chcesz wyrobić w sobie kulturę posłuszeństwa, to możesz o niej dzisiaj zdecydować. Kiedy Artur narodził się na nowo, a w starym życiu był w zorganizowanej grupie przestępczej, nie potrafił pracować, to co umiał robić, to umiał kraść, handlować narkotykami, manipulować innymi ludźmi. A kiedy się narodził na nowo i kiedy wrócił do domu, ja tak sobie przyglądałam się jego życiu, a zdolności miał takie, jakie miał. Jakie miał zdolności? Jak dzieciak. Jego władze poznawcze w ogóle nie były dobre i zdolności miał jak dzieciak. Na tyle, na ile rozumiał Boga, na tyle miał zdolności. Ale kiedy odwiedzali go koledzy ze starego życia i proponowali mu łatwe zarobienie pieniędzy, proponowali również, że wiesz, teraz będzie wszystko legalnie, twojej żonie otworzymy jakiś tam sklepik i tak dalej, to były takie rzeczy, w które można by było łatwo wejść. Ale on zdecydował, że będzie posłusznym prawdom Bożym. Cóż wspólnego ma światłość z ciemnością? I w momencie, kiedy przyjeżdża do nas do domu człowiek, który proponuje łatwe pieniądze, a zaznaczam, że kiedy Artur się na nowo narodził, to nam tak naprawdę wszystko zabrali, straciliśmy wszystko, część rzeczy powyrzucał. Więc jako młody w ogóle człowiek w wierze dostaje słowo. Co ma wspólnego światłość z ciemnością? Co ma wspólnego światłość z ciemnością? Co okazuje on posłuszeństwo? W ten sposób uniknęliśmy na przykład, aby pod przykrywką powiedzmy sklepu była pralnia brudnych pieniędzy, a my z tego byśmy tam coś dostawali. Kto by się o tym dowiedział? Być może nawet nikt. Ale nie wiemy, jakie by to pociągnęło za sobą konsekwencje. Często twoje nieposłuszeństwo nie od razu jest widoczne w realu. Ale kiedy jesteś nieposłuszny, to w duchowej rzeczywistości powstają pewne dziury. Powstają pewne dziury. Tak jest, tydzień przeminie, miesiąc przeminie, drugi miesiąc przeminie, trzeci miesiąc przeminie i potem nagle stajesz w takim miejscu i mówisz, wow, czuję, że coś się wydarzyło. Chyba oślepłem. Chyba ślepy jestem. Zacząłem w ogóle nie widzę. Boże, w ogóle nie widzę. Światło trzeba włączyć. Trzeba włączyć światło. Trzeba się zdecydować na bycie posłusznym człowiekiem. Liderzy w kościele, kochani, nie są po to, aby trzymać kogoś za łeb. To nie tak. To nie jest tak. Zresztą Artur na ostatnim spotkaniu powiedział, że ludzie na urzędach w kościele są po to, aby przygotować świętych do dzieła usługiwania. Lider to nie jest ktoś, kto ma trzymać ciebie za łeb, ponieważ ty od momentu, od kiedy oddałeś życie Jezusowi, jesteś wolnym człowiekiem. I kiedy się decydujesz w swoim życiu na posłuszeństwo, to decydujesz się na coś bardzo dobrego. Czy zdecydowanie się na bycie posłusznym jest łatwe? Nie. To nie jest łatwe. Uważam, że to jest bardzo opresjonowana droga przez diabła. Jest opresjonowana ta droga. To nie jest życie łatwe. Ale czy jest możliwe? Jest. Dlaczego? Bo masz Ducha Świętego. Bo masz Ducha Świętego. Droga w posłuszeństwie to droga, w której przebijasz się przez demoniczne siły kłamstwa, wybierając Boże prawdy. Bardzo prosta definicja. Każdy z nas jakoś został ukształtowany. Przebijasz się przez demoniczne siły kłamstwa, wybierając Bożą prawdę. Czy ktoś mi jest w stanie w tym pomóc? Tak, są ludzie, którzy mogą ci pewne rzeczy w ogóle wytłumaczyć. Lepiej, żebyś zrozumiał drogę pańską, ktoś może ci wytłumaczyć. Ktoś może ci wytłumaczyć zasady Boże, ale to jednak ty decydujesz na tej drodze, czy wybierzesz prawdę Bożą, czy jednak zostaniesz przy definicji jakiejś na przykład kłamstwa. Jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi spożywać będziecie. Bóg jest Bogiem bardzo prostych rozwiązań. Wierzycie w to? Kradniesz? Przestań kraść. Cudzołożysz? Przestań cudzołożyć. Pijesz? Przestań pić.
Czy wy w to wierzycie, że Bóg jest Bogiem prostych rozwiązań? Wtedy, kiedy okazujemy posłuszeństwo, to rozumiemy to, że Bóg jest Bogiem prostych rozwiązań. On jest Bogiem prostych rozwiązań. Pierwsza Królewska 3, 11-13. To też rzekł Bóg do niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce dobre i rozumne, takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty, męża, nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. Przeczytajmy to sobie jeszcze raz, bo to jest ważne. To też rzekł Bóg do niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce dobre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty, męża, nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. Czytamy tutaj w tym słowie, że Salomon prosi o mądrość, aby być posłusznym prawu. Salomon prosi o mądrość, aby być posłusznym prawu. Jest to informacja dla nas, że kiedy przychodzimy do Boga w temacie posłuszeństwa, otwiera się przed tobą i przede mną potężny sukces. Wierzysz w to? Kiedy przychodzisz do Boga w temacie posłuszeństwa, otwiera się przed tobą ogromny sukces. Kochani, a więc jeśli nie mamy sukcesu wypływającego z wiedzy, którą posiadamy, jest prawdopodobne to, że jesteśmy nieposłuszni prawdom Bożym. Jeżeli nie posiadamy sukcesu wypływającego z wiedzy, którą mamy, jest prawdopodobieństwo takie, że nie jesteśmy posłuszni temu, co wiemy. Posłuszeństwo zatem jest ważniejsze niż długie życie, niż bogactwo i wolność. To czytamy z tego słowa. Kiedy człowiek zaczyna być posłuszny, to takie rzeczy jak długie życie, bogactwo i wolność przychodzą jako skutek uboczny. Jako skutek uboczny. Wiecie, ktoś ostatnio mnie zapytał, jak rozpoczęliście służenie? Od bardzo prostej rzeczy. Wzięliśmy przykład z Jezusa, że zdobywał duszę. Zdobywał duszę Jezus. I my w pierwszych latach naszej służby postanowiliśmy, że będziemy zdobywać duszę. Poświęciliśmy całe nasze życie, żeby zdobywać duszę. I ta podstawowa informacja spowodowała, że na tej drodze spotkaliśmy wielu ludzi, którzy potem zaczęli z nami współpracować, zaczęli tworzyć kościoły, zaczęli być ludźmi, którzy dołączyli do naszej służby. Tak rozpoczęliśmy naszą służbę i to, że zdobywaliśmy duszę, było to początkiem powstania tej służby. Nie zsiedliśmy się w domu z takim słowem na ustach, co my teraz poczniemy, co my teraz zrobimy. Rozumiecie? Kiedy człowiek zaczyna być posłuszny, to takie rzeczy jak długie życie, bogactwo i wolność przychodzą jako skutek uboczny. Chcesz długiego życia? Chcesz bogactwa? Chcesz wolności? Zacznij być człowiekiem posłusznym. Widzicie, że to jest niepopularny temat? No niepopularny, no. No nie jest to popularny temat. No nie jest to temat, który się w ogóle... Halleluja! W ogóle Boże! Położę się tutaj teraz, w ogóle zmiłuj się nade mną. W ogóle jestem nieposłuszny, no w ogóle mam jak mam, bo jestem nieposłuszny. No nie rób tak, nie, rzadko to się widzi. Trudno się przyznać do własnych błędów. Trudno osądzić siebie samego. Trudno osądzić swoje dzieło. Trudno osądzić swoją służbę. Innych łatwiej, siebie trudniej.
Księga Nehemiasza 9:17. Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi. Owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Jeszcze raz. Księga Nehemiasza 9:17. Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi. Owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Nieposłuszeństwo w naszym życiu powoduje to, że chcemy czy nie chcemy, idziemy do niewoli. Nieposłuszeństwo powoduje to, że idziesz do niewoli. Idziesz do niewoli. A tak mi się tutaj w ogóle zrobiło. Ale dlaczego tak ci się zrobiło? W ogóle przeanalizujmy to. Co zrobiłeś? Jakich zasad w ogóle, jakie zasady w ogóle tutaj panowały, na przykład w tej relacji? O co ty pytasz? No w ogóle o prozę życia. No przecież byłeś nieposłuszny. Co słowo w ogóle mówi o tym? Czy na przykład, powiedzmy, ludzie wchodzą w pewne zależności finansowe. Nie dogadują się. Tak? Potem jest jakaś tragedia. Co mówi słowo? Czy dwóch może gdzieś ze sobą iść, jeśli się najpierw nie umówią? Mogą? Mogą, ale wyjdzie z tego nie wiem co. Kiła i mogiła. Trzeba się umówić najpierw. W związki małżeńskie ludzie wchodzą i jest tragedia. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo nie umówiliście się w temacie narzeczeństwa. Kiedy byliście narzeczonymi, nie umówiliście się, nie omówiliście różnych rzeczy i dlatego macie takie problemy. Ale miało być tak, ale kto ci tak powiedział? Jeśli będziesz posłuszny, to będziesz miał tak, a jeśli nie będziesz posłuszny, to będziesz miał tyle, ładnie mówiąc. Jeśli będziesz posłuszny. A więc nieposłuszeństwo prowadzi do niewoli. Ludzie, którzy nie są posłuszni, nie doświadczają życia i rodzą się w nich myśli powrotu do świata. Miałeś takie myśli, żeby powrócić do świata? Miałeś na pewno. Przyznaj się, sam przed sobą. Czy miałeś takie myśli, żeby powrócić do świata? No masa ludzi ma takie myśli w ogóle. Ja rozmawiam z ludźmi, spotykam się z ludźmi. Ludzie mają takie myśli. Ludzie opowiadają w ogóle, jak żyli w świecie. Ale w świecie to było, wiesz, tutaj, tu, wiesz, fura, komura w ogóle. I przyszedłem do Jezusa. Ja wie, pięknie. I co ci się stało? Jezu! Przyszedłem do kościoła, oni mi zapakowali w ogóle taki materiał w ogóle. Ja mam takie zaburzenia. Ja z tego cholera nie wyjdę. Wyjdziesz. Uwierz mi na słowo. Uwierz mi na słowo. Jak ja wyszłam, to ty też możesz wyjść. Uwierz mi na słowo, że kiedy będziesz posłuszny, to powychodzisz z różnych rzeczy. A więc wtedy, kiedy jesteśmy nieposłuszni, rodzą się w nas światowe koncepcje, światowe metody działania. I decyzje o nieposłuszeństwie niwelują cuda Boże. Ile ja znam ludzi, którzy doświadczyli cudów Bożych, wiecie o co chodzi? I oni się dzisiaj w ogóle pytają, a Bóg jest? Ja wie ty, przypomnieć ci w ogóle, czego doświadczaliśmy w ogóle w tym miejscu? No ale wiesz co? Ja mówię, ty już masz skutki uboczne bycia nieposłusznym we własnym życiu. A więc nieposłuszeństwo niweluje cuda Boże w życiu człowieka. Cuda Boże niweluje. Kiedy ja patrzę na nasze życie, ile Bóg uczynił wspaniałych rzeczy. Pamiętam jak dziś, nie mieliśmy jeszcze takiej grupy wstawienniczej, staliśmy przed decyzją kupienia nowego auta i pewna kobieta była poruszona. Artur chyba tylko wtedy dał informację do internetu, że poszukujemy nowego auta, w sensie, że jakby jesteśmy przed taką decyzją kupna auta do służby. I była kobieta,
która dała nam taką informację. Widzę was w tam, powiedzmy, czerwonym w ogóle samochodzie. I my w ogóle poszliśmy w ogóle w tym kierunku. I efektem tego jest kijanka, którą dzisiaj, powiedzmy, jeździ Sebastian Romanowski. Doświadczaliśmy Bożych cudów i doświadczamy ich cały czas, ale koncepcja bycia nieposłusznym powoduje to, że człowiek niweluje cuda Boże, przestaje o nich pamiętać, przestaje o nich po prostu pamiętać. Ludzie nieposłuszni to ludzie ogłupiali, niepostrzegający prawidłowo rzeczywistości, broniący swoich praw. Przykre, ale to jest prawda. Jak również to, że jesteś odrodzony duchowo, to, że jesteś zbawiony, to, że jesteś wypełniony Świętym Duchem i że krew Jezusa ciebie obmyła, w ogóle to nie interesuje diabła. Rozumiecie? Bez realnego pokazywania posłuszeństwa wobec prawd Bożych, diabeł to jest twój ziomek. Po prostu. Twoje odrodzenie duchowe, jak również to, że jesteś wypełniony Świętym Duchem i obmyty krwią Jezusa, to jest potęga. Ale jeśli nie okazujesz posłuszeństwa tym rzeczom, to co to jest dla diabła? Rozumiecie? Co to jest dla diabła? Przypowieści Salomona 29:15. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Jeszcze raz. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Nieposłuszeństwo wobec wszystkiego tak naprawdę, ja to generalnie skracając powiem wedle prawd Bożych, przynosi wstyd, a wstyd pociąga za sobą poniżenie. To jest ważne. Możecie to sobie zapisać, że nieposłuszeństwo przynosi wstyd, a wstyd pociąga za sobą poniżenie. Kiedy jesteś nieposłuszny, kiedy diabeł ci się dojeżdża, jesteś potępiony i jesteś natychmiast w realu nieskuteczny. Nieskuteczny. W taki sposób diabeł wielu ludziom odbiera w ogóle siłę. Odbiera siłę, odbiera zdolność rozróżniania rzeczy i właściwą perspektywę widzenia. Czy wiecie, że Bóg chce z nami współpracować w sferze nadnaturalnej? Wiecie? Czy wiecie, że Bóg chce czynić przez nas znaki i cuda? Wiemy. Zatem należy być posłusznym temu wszystkiemu, co w was zostało złożone. To nie może być tylko i wyłącznie teoria. Bóg chce z nami współpracować na pułapie życia nadnaturalnego. Bez wybierania posłuszeństwa uważam, że nie będziemy się poruszać. Jeśli się nie zdecydujemy na bycie posłusznym, nie będziemy się poruszać. I tak jak powiedziałam wcześniej, każdy kościół stworzył jakąś własną religię. Jeśli nie chcemy stworzyć własnej religii, musimy postawić na posłuszeństwo. Wyrzekać się nieposłuszeństwa trzeba. Ja jestem nieposłuszny. To jest bardzo poważny problem. Bycie nieposłusznym jest bardzo poważnym problemem. Ileż marzeń i powołań jest zabetonowanych i jest w tak zwanym niczym. Tego nie widać. Dlaczego? Bo ludzie nie okazują posłuszeństwa. Wiecie, ja chodzę 18 lat z Bogiem i brałam udział w różnych konferencjach i różne rzeczy widziałam. Widziałam masę wyswobodzonego ognia w ludzi. Masę. Widziałam masę wyswobodzonego ognia w tak zwanych ludzi biznesu. Ja ich nie widzę dzisiaj. Oni z uwagi na to, że przestali być posłusznymi, stali się dzisiaj w głowach w ogóle swoich, przeciwnikami w ogóle całej kultury w ogóle przebudzenia. Oni się dzisiaj zastanawiają w ogóle, Bóg jest?
Ja wie, Boże jedyny, w tym i w tym roku widziałam tego człowieka na konferencji, w ogóle modlili się w ogóle o niego, znaki i cuda się przez niego miały dziać. Ponoć w tamtym roku ogłosili nad nim, że będzie apostołem, a nad nim powiedzieli tutaj, że będzie największym prorokiem. Okej. No, nie widzę go dzisiaj. To znaczy, widzę go, ale nie w Królestwie Bożym. Widzę tych ludzi, ale nie w Królestwie Bożym. Popatrzcie. Masz o sobie jakieś mniemanie. Jesteś powołanym człowiekiem. Musisz w siebie wierzyć i musisz okazać posłuszeństwo, czyli zacząć się ruszać. Nie ma prostszej drogi. Prostszej drogi nie ma. Nieposłuszeństwo w twoim życiu i moim stwarza pole do działania diabła. Poanalizuj tak sobie. Nie spychaj w ogóle też tych rzeczy, które dzisiaj powiedziałam. One są naprawdę bardzo ważne. Można je zepchnąć na dno swojej duszy i nie chcieć rozważać tego tematu. Tematu na przykład posłuszeństwa. I można się zatopić w inne rzeczy. No masz prawo do tego, tak, masz wolną wolę. Niemniej jednak chcę ci powiedzieć, że temat posłuszeństwa jest tematem kluczowym, jeśli chcesz, aby w twoim życiu się powodziło. 1 Samuela 15, 23. Zawsze to było dla mnie mocne, kiedy to czytałam, to był to dla mnie bardzo w ogóle mocny werset. Natomiast wczoraj, kiedy go sobie zapisałam, troszkę tak jakbym też inaczej go zobaczyła szerzej, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnobrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. To jest bardzo mocne. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnobrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Posłuchajcie, jaka jest różnica, kiedy zwracasz potencjalnemu katolikowi, że oddaje cześć obrazom, a ty w swoim życiu jesteś nieposłuszny. Zobaczcie to. Kiedy wytykasz katolikowi, trzymasz palec w jego oku. Ty bałwochwalco, oddajesz cześć obrazom. Jesteś bałwochwalcą. Każdy twój akt nieposłuszeństwa jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo. Amen? Amen. Każdy akt nieposłuszeństwa w twoim życiu jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo. Gromimy czary, nie chcemy czarów, nie chcemy czarów, aby oddziaływały na nas, nie chcemy, aby czary w ogóle działały, a nieposłuszeństwo? Gdzie wsadzimy nieposłuszeństwo? Do jakiej kieszeni wsadzimy nieposłuszeństwo? Nie mówmy o tym. Zamiećmy to teraz. Zamiećmy temat posłuszeństwa, tak? I przywołajmy coś innego. No ale wiesz! Ale co? Ale co? Jeśli nie będziesz posłuszny, to nie będzie ci się powodziło. Nie będzie ci się powodziło. Czy zdecydujecie się być posłusznymi ludźmi? Czy zechcecie być posłuszni? Czy zechcesz być posłuszny? Słowu, które dostałeś od Boga, objawieniu, które masz od Boga, powołaniu swojemu. Czy zechcesz być posłuszny? Czy zechcesz być posłuszny? Wiecie, lata nam lecą, nie? Lata nam lecą. Kiedy ja rozmyślam sobie, ile czasu zajęło nam dojście na przykład do tego miejsca, to nie mamy czasu. Nie mamy czasu na nieposłuszeństwo. Jesteśmy w takim miejscu, że musimy zacząć się poruszać w temacie
realnego posłuszeństwa. I to umożliwi nam również patrzenie o sobie troszeczkę wyżej. W sensie takim, że uważam, że jeśli człowiek zaczyna być człowiekiem posłusznym, to jego perspektywa widzenia różnych rzeczy totalnie się zmienia. Zaczyna widzieć jaśniej, zaczyna widzieć klarowniej. Dziwne koncepcje w ogóle odchodzą. Słowo zaczyna być klarowne i proste. Podchodzi do swojego powołania bardzo poważnie. Do każdego objawienia w swoim życiu podchodzi bardzo poważnie. Ma rozpisane na kartce: tak, jestem apostołem. Teraz jest czas, abym wziął odpowiedzialność za jakieś miasto. Nie boję się. Dlaczego mam się bać? Bóg jest ze mną. Powołał cię Bóg? Jak cię powołał Bóg na apostoła, to się nie bój. Bo jak cię powołał Bóg na apostoła, to cię też wyposażył. Amen? Amen. Kochani, życzę wam tego i sobie tego, aby temat posłuszeństwa był tematem ważnym w twoim i w moim życiu. Nie lekceważ go, nie chowaj go na dnie swojej duszy i nie spychaj go na jakiś margines. To jest bardzo ważny temat. Temat posłuszeństwa jest tematem dla mnie kluczowym. I dla ciebie też niech się stanie. Amen. Amen.